Dzień dobry. Jakiś czas temu podjęłam temat na Instagramie kępek rzęs. Czy chcecie, czy lubicie, czy przyklejacie, czy stosujecie w makijażu? I wasz odzew był piorunujący, bo chcieliście filmik, jak kleić, jak modelować oko, jakie są kępki itd., itd. Więc dziś postaram się wam chociaż trochę pokazać tego, jak ja to robię, jakie triki stosuję oraz na jakich kępkach najczęściej pracuję. Bęk! No to zaczynamy. No dobra, to może sam wybór kępek. Najczęściej stosuję kępki z klawiera i wyszły trzy różne rodzaje. I tak. Mamy klasyczne. Mamy w wersji duo, bardziej puchate, i mamy fałki shape. No i dobra, czym one się różnią między sobą? Na pierwszy rzut oka widzicie, że to są w ogóle wszystko dziesiątki. No i czym one tak na pierwszy rzut oka się różnią? Wszystkie te trzy rodzaje kępek mają długość 10 mm, czyli są centymetrowe. Ale widzicie, że już ta wersja duo jest o wiele bardziej na bogato. Ma grubsze włoski, ma lepszy skręt, włoski są ułożone w sposób 3D, natomiast te są D, o wiele bardziej delikatniejsze, a fałki są cieńsze, delikatniejsze, no i układają się w taki specyficzny szpic. Ja fałek najczęściej używam nie samodzielnie, ale do wyklejania pomiędzy. One dają taki kształt wyciągniętego oka, ładnie modelują i tak mówię, że jest to taka wisienka na torcie. O, jeszcze wam pokażę z bliska różnicę między dziewiątkami, jak się prezentują. Widać od razu, że wersja duo, nawet bym powiedziała, że jest wersją trio, bo naprawdę są na bogato. No i ten efekt właśnie podkręcenia i 3D na oku jest bardzo widoczny. Rewelacyjnie się sprawdzają przy makijażach wieczorowych lub jak wyklejamy po prostu tylko i wyłącznie samą kępką. Efekt zagęszczenia linii rzęs mamy gwarantowany, a w ogóle tak na marginesie, to ja u siebie też dzisiaj wykleiłam kępkami 13, tylko że od dołu, ale to już jest temat na zupełnie inny materiał. Jak będziecie chcieli, to też zrobię filmik z przyklejaniem rzęs od dołu. No dobra, no to może jeszcze chwilę o, że tak powiem, specyfikacji technicznej i o klejeniu, samym kleju, jaki najlepiej używać do kępek. Ja najczęściej do kępek używam kleju duo. W tubce najlepiej mi się on sprawdza, nie jest on szybko zastygający, więc elegancko sobie wyciskam kropelkę na pudełeczko, nie na rękę, bo też na ręku szybciej nam zastyga i swobodnie mogę modelować kępkami. Ewentualnie możemy też stosować ten wersję duo czarną z czerwonym napisem, tylko że, tak jak wspomniałam, jest to wersja czarna, więc jak zrobimy gdzieś nie w tym miejscu kropkę, co trzeba, lub robimy makijaż rozświetlający, no to później ten klej jest czarny i może gdzieś tam nam się brzydko odbić. Co do tego kleju duo, jest on zbyt szybko schnący, on się bardziej nadaje do rzęs na pasku, a nie do kępek, więc zdecydowanie ta opcja, ale klawier wypuścił także wersję klejów w tubce i śmiało mogę powiedzieć, że klej z klawiera jest takim pomieszaniem z poplątaniem tych dwóch klejów, czyli klej w tubce, ale szybciej zastygający, jednak nie tak szybko zastygający jak klej duo. Więc jest to wersja przyjemna dla kępek oraz odpowiednia dla rzęs na pasku. Mamy także wersję czarną, ale jak widzicie, u mnie zużycie już jest zdecydowanie większe wersji przeźroczystej. Zdecydowanie lepiej mi się na niej pracuje i wolę tą wersję transparentną, a nie czarną. Kolejnym jakże ważnym elementem jest penseta i na przykład ja przywiązuję bardzo dużą rolę. Chodzi o to, żeby ona nie stawiała zbyt dużego oporu, żeby miękko chodziła, żebyście zbyt mocno nie wkładały siły, łapiąc kępkę i przyklejając ją do oka. I to, co jest bardzo, 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 bardzo ważne, aby na pensecie nie znajdował się żaden klej, jego resztki, ani nic w tym stylu. Po prostu ciężko wam będzie później odkleić
kępkę od opakowania, plus przykleić ją w odpowiednim miejscu przy linii rzęs, bo cały czas ten klej z pensety może Wam się zadzierać. No dobra, ale oprócz tego, że sobie troszkę pogadałam, to co ja dzisiaj będę robić? Będę Wam pokazywać różnicę, jak wygląda wyklejone oko kępkami Duo i jak wygląda oko kępkami klasycznymi. I uwaga, i moim założeniem jest to, aby wykleić identyczną ilością kępek, czyli przykładowo będzie 10 na 10, i żebyście widzieli różnicę, czym się, jakie kępki, jaki dają efekt. O! No dobra, powróciłam i jest z nami Kaja. Na Kai będę Wam pokazywać, jak modelować kępkami oko. Mamy taki basicowy makijaż dzienny. Nie chciałam tutaj robić przerostu formy nad treścią, rozświetlający. Wytuszowałam Kai rzęsy, ponieważ ona ma dość proste i łatwiej mi wtedy będzie przyklejać kępki na takiej rzęsie. Nie tuszuję nigdy rzęs, jeżeli ktoś ma mocno podkręcone. Wtedy gorzej mi wejść tą kępką między naturalną linię rzęs i dopiero wtedy po aplikacji kępek przytuszowuję delikatnie od spodu podkręcone te naturalnie rzęsy. Łatwiej mi się wtedy spajają sztuczne z naturalnymi. Przy wyklejaniu kępkami zazwyczaj korzystam z trzech długości. Pierwsza jest taka moja bazowa, docelowa, taki stelaż dla rzęs i jest to mniej więcej podobna długość do naturalnych rzęs modelki klientki. Kaja ma dość długie, więc będę tutaj rozpoczynać od 11 i w zewnętrznym kąciku myślę, że zastosuję 12, 13, a w wewnętrznym myślę, że będą dziesiątki. Jeżeli chodzi o długości z klawiera, mamy pełen wachlarz od ósemek, dziewiątek, dziesiątek, jedenastek, dwunastek, trzynastek, a nawet czternastek. No i w każdym rodzaju kępek, czyli od klasycznych, po fałki i Duo także. Powróciłyśmy, wykleiłam pierwszą stronę klasycznymi kępkami, zużyłam 35 kępek i użyłam dziesiątek, jedenastek i trzynastek. Tą moją bazą rusztowaniem były jedenastki w zewnętrznym kąciku plus na tutaj na trochę na środek nałożyłam kilka trzynastek, aby tutaj optycznie jeszcze podnieść, wymodelować oko, a sam wewnętrzny kącik uzupełniłam dziesiątkami. I tutaj też taka dość istotna informacja. Ja nie przyklejam kępek tylko i wyłącznie w zewnętrznym kąciku, tylko przyklejam kępki po całości, więc zazwyczaj schodzi mi prawie całe opakowanie, bądź jak mieszam i miksuję, no to łącznie całe opakowanie, ale efekt jest tego wart. Proszę bardzo o prezentację. No dobra, no to ja lecę teraz z drugim okiem i wersją Duo i powiem Wam szczerze, że na tamto oko chyba będzie za dużo 35 kępek. Zobaczę w trakcie, jak będę lepić, ale myślę, że nawet jak na mnie, to gdzieś umiar znajdę. Uwaga, najważniejsze jest to, aby aplikując kępki, to ta tasiemka, więzadełko, coś, co łączy wszystkie włoski, było obok siebie, aby to tworzyło jedną wspólną linię, aby wiedzieć, że przyszedł czas na umiar, ponieważ wykleiłam ten mój szkielet jedną długością jedenastkami. Zużyłam do tego 17 kępek, więc myślę, że drugie tyle to już będzie zdecydowanie za dużo, więc ta opcja z 35 kępkami idzie do kosza. Myślę, że tutaj zmieścimy się z mniejszą ilością. Dokąd wyklejam ten mój szkielet? To jest na razie jedna długość. Tutaj będę uzupełniać krótszymi i zewnętrzny kącik mniej więcej odtąd, tutaj gdzie skończyłam, będę uzupełniać dłuższymi kępkami. Dobra, lecę dalej. No dobra.
Dobra, to ja jeszcze do Was powróciłam na kilka słów podsumowania. Może o samych plusach i minusach tych kępek. Jakie mamy plusy? Niewielkim nakładem kępkowym, jeżeli chodzi o wersję Duo, mamy efekty gwarantowane. Dosłownie kilka kępek i sami widzieliście, że efekt jest wow na bogato. Są one troszeczkę mniej plastyczne niż wersja klasyczna, ale mimo tego, że... O Jezu! Mimo tego, że są mocno puchate, są bardzo delikatne i miłe w dotyku. Skręt ich jest także dość duży, więc jak ktoś ma proste rzęsy, nie będzie mieć już ich prostych. Natomiast, no i ten węzełek spajający włoski jest zdecydowanie większy niż w klasycznej wersji, więc jeżeli ktoś ma małe oko bądź opadającą powiekę, ósemki w wewnętrznym kąciku lepiej sprawdzą się w wersji klasycznej niż w Duo. Bo po prostu ten węzełek może być po prostu za duży dla opadającej powieki bądź małym oku. A jeszcze co do samej opadającej powieki, pamiętajcie, że najdłuższe kępki nie aplikujemy w zewnętrznym kąciku. Aplikujemy je w punkcie, gdzie mamy największe opadanie oka. Czyli mniej więcej gdzieś myślę, że na 3/4 powieki podnosimy oko do góry dłuższą kępką, a nie aplikujemy w zewnętrznym kąciku. Dodatkowo da nam to efekt jeszcze większego opadania. A jeżeli chcemy stworzyć efekt kociego oka, no to wręcz przeciwnie, zewnętrzny kącik wtedy wyciągamy dłuższymi kępkami. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się przyda. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytanie co do kępek, temat nie został wyczerpany, napiszcie w komentarzach, postaram się zrobić coś kolejnego, a tymczasem się z Wami żegnam. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Mua!